pokażę Wam, jak trzeba wykonać kulki ze smalcu i ziaren ptakom, bo uwielbiają to jedzenie. O, wróciłeś do nas! Tak! A Pani znowu coś będzie robić teraz? Tak, będę robiła kulki ze smalcu i ziaren. Ptaki to lubią, prawda? Musimy do tego mieć, jak zwykle, nasz zestaw ziarenek. Pomożesz mi wsypać kolejkę? A o! Pesteczki wsypujemy. Pesteczki wsypujemy. I płatki. A do tego, kochany elfiku czy skrzacie, trzeba mieć smalczyk, tylko musimy pamiętać, żeby nie był on taki zimny, stężały. Musi poleżeć w temperaturze pokojowej, a żeby był bardzo plastyczny, żeby nam złączył. Połączył wszystkie ziarna. O, zobaczcie, smalczyk jest już taki plastyczny, ciągnie się jak plastelina. I wrzucamy to do ziarna. Proszę, elfiku. A, ty łakomczuku, do ptaszką. Dobre. Dobre. Będę się cieszyć. Dobre. I teraz mieszamy do momentu, aż tłuszcz połączy ziarenka. O. To jest pyszne, prawda? I zdrowe. Tak? A myśli Pani, że dzieci też tak zrobią? Myślę, że tak, bo to nie jest trudne, elfiku. To fajnie. W trzeciku elfiku, kochany, to nie jest trudne. Bo zima zapowiada się długa, trzeba karmić. Długa jest droga, tak. A jak Pani nakarmi te ptaszki, to one już tu zostaną, one po gniazdka będą miały. I będą, pewnie będą wyjadały różne takie komary, to czego ludzie nie lubią. Super. I też elfiku, trzeciku, będziemy obserwować, jak te ptaszki jedzą. I zobacz, teraz już jest połączone. Chcesz taką kulkę ulepić? Weź. Tak, możesz. O, słuchaj, tu mam taki materiał. Zobacz, taką siatkę plastikową. Musisz teraz włożyć tą kulkę w tą siatkę. Możecie też wykorzystywać siatki, kupuje się cytryny albo pomarańcze. I teraz pomogę Ci związać sznureczkiem taką kulkę. Dobrze? Zawiążemy. I kuleczki powędrują na gałązki. No, to sobie taką pętelkę zwiąż, dobrze? Wychota. Tak, to jest pyszne. Skrzaty też to lubią, ale nie będziemy podjadać ptaszkom. Później Cię poczęstuję z krzaciwem. Dobra. O, zawiązujemy i kule trafią na gałęzie, ale będzie super stołówka. O, tak. Mamy. Mamy to. Mamy. Bierzcie się wszyscy do pracy. Jak Pani mówi, to nie jest trudne, a jakie fajne. Tak, i pamiętajmy o ptakach, którym teraz jest trudno zdobyć pożywienie. Pani już zakłada. Tyle jedzenia! Ale będą jadły! Cieszysz się? Tak! Cieszę się! Tak, ja też powieszę. Dobrze.